Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek i witam was w odcinku, w którym wam pokażę, jak pobrać wyspę mrozu mapę razem z modami, więc tak. Ale powiedziałem głos taki. Nie, dobra, więc tak. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak pobrać Minecraft wyspę mrozu, jak pobrać modyfikacje, by wszystko działało i tak. Pierwszy krok, wchodzimy na Google i wchodzimy na Minecraft mapę, na mapę wyspa mrozu. Link będziecie mieli w opisie i tak. Następnie schodzimy tutaj na dół, wchodzimy w pobierz. Czekamy, aż się nam to wszystko załaduje. Zawsze może być tak, że muszę odświeżyć, żeby to było, bo ja mam znowu nigdy, żeby się załaduje. Następnie skipujemy reklamę i przechodzimy na stronkę, teraz przechodzimy na Mediafire, gdzie pobieramy Wyspę Mrozu 1, wersję remaster akurat, bo Rębek zrobił remaster tej mapy. I oczywiście nam się teraz będzie pobierał i no, nam będzie się pobierał, ale nam nie będzie potrzebne to pobieranie, bo już pobraliśmy, więc tak, jak nam się pobierze mapa, wtedy przechodzimy do procent up data procent, wpisujecie w wyszukiwarkę w Windowsie, a jeśli nie, to wchodzicie po prostu na dany dysk, na dysk C, users admin up data roaming. O ile posiadacie, o ile to, macie to wszystko na dysku C, ale to zazwyczaj wszystko się oczywiście bierze na dysk C, więc tak, kiedy mamy już to wszystko, właśnie wchodzimy na updata, szukamy folderu .minecraft, gdzie wszystko się trzyma. Ale tak, zanim co to zrobimy, żeby pojawiły się wszystkie modyfikacje, to wpierw potrzebujemy Forge'a, czyli takiego silnika do modu, żeby nam te mody w ogóle działały, więc tak. Wszystko, co będzie potrzebne, będziecie mieli w tym pliku, w którym jest mapa, modyfikacje, tekstury i tak dalej. A nawet sam poradnik instalacji macie w notatce tutaj. Ale ja wam to pokażę, więc tak. Pierw pobieramy Forge'a. Z tego co pamiętam, osoba, która mnie poprosiła o zrobienie tego, to jest Ksawkus. Więc proszę, Ksawków, masz tutorial, jak to zrobić, więc tak. Następnie, gdy nam się to włączy, mod system installer, bierzemy install client i wciskamy OK. Wtedy wszystko, co nam będzie potrzebne, pobiera się na folder.minecraft, który jest tutaj. Później wchodzimy w niego, po zainstalowanym Forge'u, i mamy wszystko, co będzie nam potrzebne do tego, żeby to wszystko działało. Bo jeśli pobracie Forge'a, to wtedy wam się pojawiają nowe foldery jak mod, resource pack, shader packs, żeby wam działały mody, shadery. I tak, następnie. Więc po kolei, wpierw mapa. Mapę wrzucamy w folder saves. Następnie resource packi, czyli texture packi, wrzucamy tutaj w resource packs folder. A teraz same mody wrzucamy do folderu mods. Wszystko tutaj to wszyściutko bierzemy, trzymając lewy przycisk myszy, i przerzucamy do folderu mods. I tak naprawdę wszystko już jest gotowe. Teraz tylko wystarczy odpalić Minecrafta na wersji Forge'a, którą pobraliśmy. Zapisz i wchodzimy. To zadziała wam i na SK Launcherze, i na T Launcherze, jeśli nie macie Minecrafta Premium.
Zatrzyma się, pobierze. Tutaj nam się oczywiście po pobraniu w Forge'a pojawił skrypt taki. Dokument, ale on nam nie będzie tak naprawdę potrzebny. Po prostu to jest chyba informacja o tym, że Forge się pobrał, dysk jest w porządku. Teraz tylko czekam, aż się włączy Minecraft. Oczywiście, żeby mapa zadziałała wam, musicie wstawić albo dwa, albo trzy. Ale na dwa? Dwa, przydzielić 2 GB RAMu. Lub więcej, jeśli macie oczywiście więcej RAMu w komputerze. Ja mam 16, także bez problemów mogę dać nawet więcej, ale wolę nie przesadzać. I teraz czekamy, aż się wszystko pobierze, wszystkie mody. Wszystkie fazy instalacji się skończą. I w tej chwili tak naprawdę tylko wchodzimy w tryb jednoosobowy. I mamy mapę Wyspa Mrozu 1 Remaster. Jak widzicie, mapa działa sprawnie, w porządku wszystko. Także mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, że będziecie chcieli więcej tutoriali w razie czego, gdyby na przykład nie potrafiliście pobrać jakiejś mapy. I... Wow. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, że będziecie chcieli więcej odcinków na moim kanale z takich tutoriali. I zapraszam was do niedzielnego odcinka z... Wyspy Mrozu 2, ostatni odcinek. Epizod drugi, ostatni odcinek. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Ciao.